Wyrażenie wymierne w równe x minus 3 przez x kwadrat minus 4x plus 4 jest określone dla. W takich zadaniach, gdzie mówią, że dane wyrażenie jest określone dla, chodzi o określenie dziedziny. I my tutaj musimy pamiętać, że to, co jest w mianowniku, nie może być zerem. Czyli x kwadrat minus 4x plus 4 nie może być zerem. Zauważ, że mamy tutaj wzór skróconego mnożenia, czyli to jest x minus 2 do kwadratu, nie może być zerem, czyli to, co jest pod kwadratem, czyli x minus 2, nie może być zerem, czyli x nie może być dwójką. Czyli dziedzina funkcji to są x należące do liczb rzeczywistych z wykluczeniem liczby 2. Rzeczywiste bez dwójki, odpowiedź C.